Witam Państwa, witam przedstawicieli Urzędu Gminy i otwieram 48. sesję Rady Gminy w Turawie. Przechodzimy do punktu pierwszego, to są sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum. Głosowania. Obecnych jest 15 radnych. Jeszcze raz potwierdzamy. Obecnych jest 15 radnych. Wszyscy radni obecni. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przedstawienie porządku obrad. Do Biura Rady, do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2000, tekst jednolity dziennik ustaw z 2022, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, wnoszą o zwołanie sesji Rady Gminy Turawa. Proponowany porządek sesji, to jest punkt pierwszy, sprawy regulaminowe, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, punkt 4, podjęcie uchwały w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich publicznych w transporcie zbiorowym przez gminę Turawa, punkt 5, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, punkt 6, zakończenie obrad i zamknięcie sesji. Z niniejszym wnioskiem przedkładam projekty uchwał. Z poważaniem, pani Maria Bochańska, zastępca wójta. Po wpłynięciu takiego wniosku przewodniczący Rady Gminy musi zwołać sesję w ciągu 7 dni od wpłynięcia. Państwo, żeście wcześniej zostali już poinformowani o możliwości tej sesji nadzwyczajnej. W związku z tym zwołałem tę sesję na dzień dzisiejszy. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023. Proszę panią skarbnik o przedstawienie uchwały. Szanowni Państwo, nie głosujemy porządku obrad, bo to jest sesja nadzwyczajna i porządek obrad jest wpisany wraz z wnioskiem i on po prostu z automatu jest przyjęty. Uchwała Rady Gminy Turawa z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2022 roku z późniejszymi, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, artykuł 211, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 080 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dochody bieżące 80 000, dochody majątkowe 2 miliony. Paragraf drugi. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2 572 863 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym wydatki bieżące 171 500, wydatki majątkowe 2 401 363 zł. Paragraf trzeci. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 492 863 zł w paragrafie 905 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4.
paragraf 3 uchwały Rady Gminy Turawa nr 47/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu gminy w wysokości 1 694 475,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 416 912,56 zł oraz o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 277 563,31 zł. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Turawa nr 47/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku. To jest załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy Turawa nr 47/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Rady Gminy Turawa nr 47/341/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf nr 9. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Paragraf nr 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy tutaj omówić załączniki, jakie zmiany były? Zatem wprowadza się w dziale 756, w rozdziale 756.15 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W paragrafie 0.3.10 wpływy z podatku od nieruchomości wprowadza się 80 tysięcy. Następnie w dochodach majątkowych w dziale 600, w rozdziale 695 pozostała działalność, w paragrafie 62.57 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 pkt 5 litera A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się 2 miliony złotych. W załączniku nr 2 w zakresie planu wydatków wprowadza się takie zmiany jak w dziale 600, w rozdziale 617. Pani Skarbnik, jeżeli można, jeżeli by Pani już jak dokonuje analizy, jeżeli Pani po prostu by podała, w którym paragrafie zwiększa się i o ile w stosunku do uchwalonego budżetu kilka tygodni temu. Dobrze, to zatem w rozdziale 617 w drogach wewnętrznych w paragrafie 427 wydatki bieżące zwiększamy o 15 tysięcy. Jest to zmiana w zakresie funduszu sołeckiego i w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne. Tutaj zwiększamy zwiększamy 348 255,67 zł. To jest w 2022 nie została rozliczona droga w Bierzanach jeszcze, więc to, co miało być w 2022 zapłacone, musimy przenieść na 2023, bo tam nie było jeszcze żadnego rozliczenia.
Następnie w rozdziale 60.95 wydatki inwestycyjne. I tutaj 60.59 zwiększenie jest zmniejszenie 348.255.67 i to poszło do rozdziału 617 na drogę. Następnie jest zwiększenie w 60.57 2 miliony, które otrzymaliśmy dodatkowo na budowę ścieżek oraz jest wyodrębnione zwiększenie w paragrafie 6109, to są Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 416 363 zł, tutaj będzie pokryty wkład własny do ścieżek z otrzymanego dofinansowania z funduszu rządowego. Następnie... Można od razu pytania? Tak. Czyli rozumiem, że te 2 miliony i ta kwota idzie na ścieżki, nie na drogi, tak? Na ścieżki, 2 miliony na ścieżki, tak. A ta druga kwota, ta 400? 416 tysięcy też na ścieżki jako wkład własny i to właśnie jest ujęte w przychodach, czyli wolne środki, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. A czy, bo Państwo macie, jeżeli chodzi o rozliczenie ścieżki, jaki odcinek, który etap? Do rozliczenia jest odcinek w Zawadzie. To jest Orzechowa, tak? Aktualnie jesteśmy w trakcie postępowania, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie przepustu nad rzeką Swochnicą, to jest przy poczcie w miejscowości Turawa, bo tam ten ciąg pieszo-rowerowy jest przerwany. Czekamy na wyniki, do 2 tygodni będzie wiadomo, mamy nadzieję, że tam oszczędności będą, wtedy będziemy przerzucać. I jeszcze w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań czekamy na ostateczne rozliczenie z powiatu. To po decyzjach zejdowskich. Czyli rozumiem, że te 2 miliony to tylko i wyłącznie ścieżka, nie drogi. Na razie jest to jak gdyby na ścieżce. Tak jak mówię, jeżeli będziemy już po wszystkich postępowaniach przetargowych, myślę, że w kolejnym miesiącu będziemy znali te ostateczne kwoty, to będziemy kolejne zadania inwestycyjne realizować. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze w pełni pewnych kosztów związanych ze ścieżką pieszo-rowerową, bo nie wszystkie postępowania, nie wszystkie koszty są nam jeszcze znane w związku z prowadzonymi postępowaniami i przetargowymi, i postępowaniami prowadzonymi przez starostwo powiatowe związanymi z odszkodowaniami i z decyzjami zejdowskimi. To teraz ten ostatni etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej, bo o tym mówimy, o tych środkach, to ile sumarycznie mamy pieniędzy na to przeznaczonych? Razem jest 3 miliony 68 107 zł 33 grosze. Z tymi 2 milionami, tak? Tak. Dziękuję. Kolejne zmiany to jest w rozdziale 750-95. Tutaj się zwiększa o 80 tysięcy w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych i to jest zabezpieczenie na wypłatę diet sołtysom. Następnie zmiany są w rozdziale 853-95. Tutaj też wolnymi środkami jest wprowadzone 76 500 i to są pozostałe jeszcze do wypłaty dodatki węglowe. Tutaj umożliwiono wypłatę tych dodatków do 15 stycznia jeszcze. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić tą kwotę wolnymi środkami, jeszcze wypłacić te wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone.
W dziale 995 jest zmniejszenie 24 648 zł i zwiększenie 24 648 zł. Jest to po prostu wyodrębniona na wynagrodzenie. Przeniesiono z wydatków statutowych na wynagrodzenia. I w rozdziale 926.01 obiekty sportowe tutaj też przeniesiono na wynagrodzenia z wydatków statutowych oraz pomniejszono o 15 tysięcy wydatki inwestycyjne w związku ze zmianą Funduszu Sołeckiego. Tutaj 15 tysięcy z jednego zadania, jakim było wsparcie budowy w zakresie LZS-ów, to było wsparcie budowy magazynu LZS. Zostało to przeniesione na remont ulicy Ogrodowej. Kwota 15 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o przychody, tutaj w paragrafie 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężny na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Tutaj było zwiększenie 492 863 zł. Są to środki z RIFLA i środki na wypłatę dodatku węglowego. Razem przychody wynoszą 3 244 475 zł i 87 groszy. Kolejny załącznik numer 4 to jest zmiana w Funduszu Sołeckim. Tu już wspominałam, na remont ulicy Ogrodowej zwiększono 15 tysięcy, zmniejszono to w zadaniu wsparcie budowy magazynu LZS. I załącznik numer 5, tutaj zadania inwestycyjne. Tak jak wspominałam, zwiększono środki na przebudowę drogi gminnej, dlatego że nie zostały rozliczone w poprzednim roku. To jest 348 255 zł i 67 groszy. Zwiększono na budowę ścieżek 2 miliony złotych w 6057. I 6109 416 363 zł to są środki z RIFLA. W załączniku inwestycyjnym jest jeszcze ta zmiana, gdzie w rozdziale 92601 6050 wsparcie budowy magazynu LZS pomniejszono o 15 tysięcy, pozostało 10 tysięcy. I to wszystkie zmiany, jakie tutaj w budżecie uwzględniono. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, zaopowiedziało się 15. Nikt z radnych nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Turawa z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 do uchwały nr 47/340/2022 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Turawa zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączniku nr 1 dostosowano wielkość dochodów oraz wydatków do poziomu
po zmianach budżetu, to dochody ogółem wynoszą 57 453 580 zł i 29 groszy. Mówimy tutaj o 2023 roku oraz wydatki ogółem 59 148 056 zł 16 groszy. Wynik budżetu to minus 1 694 475 zł 87 groszy. W załączniku numer 2 zmieniono limity wydatków i tak budowa ścieżek rowerowych, limit na 2023 to 3 068 107 zł i 33 grosze. Zwiększono również limit wydatków w przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bierdzany na 1 189 055 zł i 67 groszy. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za, opowiedziało się 15, żaden radnych nie był sprzeciw ani nie wstrzymał się. Przystępujemy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez gminę Turawa. Proszę bardzo o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez gminę Turawa. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 7 ust. 1 punkt 1 litera a i artykułu 8 punkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz artykułu 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Rada Gminy w Turawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wyraża się wolę organizacji przez Gminę Turawa przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym. Punkt drugi. Ustalenie linii komunikacyjnych, na których planowane będzie wykonywanie przewozów, o których mowa w ustępie pierwszym, dokonuje się na podstawie oceny i prognozy potrzeb przewozowych lokalnej społeczności. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Turawa do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w artykule 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za, opowiedziało się 15. Żaden radny nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Przechodzimy już do ostatniej uchwały. W sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Proszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Turawa z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami,
w związku z artykułem 17 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 2268 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo, pani radna Wieczorek. Ja chciałam zapytać źródła finansowania tego programu. Tu jest wyraźnie napisane, że dotacja celowa i budżet gminy. Czy już wiadomo, ile z budżetu gminy będzie, jaki udział będzie tych środków własnych z gminy na finansowanie tego programu? Program przewiduje, myśmy jeszcze nie opracowali tego budżetu, o który będziemy wnioskować, natomiast cały program przewiduje 50 milionów, z czego dla gmin oczywiście, natomiast finansowanie jest w kwocie 20% z dotacji, 80% z dotacji, a 20% z kosztów gminy. Czyli mówimy o 10 milionach. Znaczy, to jest dla całego województwa, to są duże pieniążki. To, bo pani powiedziała, no, na gminę, tak? Tak, oj, to się przejęzyczyłam, przepraszam. Czyli na gminę ile, jaka kwota? Znaczy, my chcemy zawnioskować około 120 tysięcy. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Z tego, tak. Proszę, pan radny Warzecha. Ja może coś bliżej, czego to będzie dotyczyć, takiej konkretnej, bo ja tu czytam, no, pomoc w sprawie związanej z utrzymaniem porządku w domu, no, to tak sprzątaczkę sobie można wynająć. To znaczy, jak nie, to... Szanowni Państwo, my w tej chwili, w zeszłym roku świadczymy usługi opiekuńcze dla naszych mieszkańców i to jest poszukiwanie i korzystanie z możliwości finansowych, jakie dają programy celowe. My to robimy w ramach zadania własnego i środki na to mamy przeznaczone, na usługi opiekuńcze i na te wszystkie działania, które są w tym programie osłonowym opisane. Natomiast jeżeli jest możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz, to po prostu to robimy. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Opowiedziało się 15, przeciw, nikt z radnych nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad wynikającego z wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, zamykam 48. posiedzenie Rady Gminy w Turawie. Dziękuję. I bardzo bym prosił jeszcze o 5 minut o pozostanie, bo musimy pewne sprawy organizacyjne jeszcze omówić.